Historia jednej gry. Super Farmer. Polska gra, która podbiła świat. Grę wymyślił wybitny polski matematyk profesor Karol Borsuk. W latach 1927-1939 profesor pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedy wybuchła II wojna światowa i Niemcy zamknęli uniwersytet, profesor został bez pracy. Pomysłem na ratowanie rodzinnego budżetu było wymyślenie gry. Gra nosiła wtedy tytuł Hodowla zwierzątek. Prawdopodobnie jest to pierwsza gra na świecie, w której użyto 12-ściennych kostek. Gra była wykonywana ręcznie przez profesora i jego żonę. Ilustrację przygotowała znajoma państwa Borsuków, Janina Śliwicka. W rodzinie Borsuków, mimo tragedii wojny, nigdy nie brakowało dobrego humoru. Często dzwonił telefon z pytaniem o grę. Dzień dobry, czy to hodowla zwierzątek? Tak, Borsuk przy telefonie. Gra była sprzedawana najpierw wśród znajomych, a później w niewielkim sklepiku. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, wydawało się, że wszystkie egzemplarze gry spłonęły wraz z Warszawą. Na szczęście okazało się, że jeden z egzemplarzy zachował się gdzieś na prowincji i wrócił po latach do rodziny Borsuków. W 1997 roku wdowa po profesorze pani Zofia Borsukowa zwróciła się do Granny z propozycją wydania gry. Od tego czasu gra jest wydawana pod zmienionym tytułem Super Farmer. Gra opiera się na rachunku prawdopodobieństwa, jednakże jest też spore pole na manipulowanie rozgrywką poprzez indywidualne decyzje uczestników gry. Gra okazuje się strzałem w dziesiątkę. Z roku na rok zdobywa nowe rzesze fanów. W 2002 roku powstaje podróżna wersja gry. W 2007 roku gra zyskała duże pudełko ze znakomitymi ilustracjami Piotra Sochy. Do stada zwierząt dołączyły zabawne figurki psów. Z czasem do rodziny Superfarmera dołącza Rancho. Seria rozrasta się o nowe wersje graficzne z różnymi dodatkami. Z borsukiem, kozą, bocianem. W 2022 roku z okazji 25-lecia wydawania gry Granna wprowadza wersję jubileuszową gry Big Box ze wszystkimi dodatkami w jednym pudełku. Do serii wchodzą dwie gry podróżne, 3x3 i Memo oraz puzzle 200 i 500 elementowe. Gra podbija świat. Granna sprzedaje Superfarmera do ponad 20 krajów na całym świecie. Oryginalny egzemplarz gry można obejrzeć w Muzeum Powstania Warszawskiego, a reprint gry kupić w muzealnym sklepiku.